Muszę powiedzieć, że bardzo spodobało mi się to, co powiedziała dzisiaj siostra Iwonka. To, że jesteśmy jedną Bożą rodziną. A jako Boża rodzina powinniśmy okazywać to, że miłujemy się nawzajem. Że to nie są czcze, puste słowa, ale że tak jest w rzeczywistości. W jaki sposób możemy to pokazywać? To, co właśnie Iwonka wspomniała. Poprzez różne gesty. Poprzez to, gdy witamy się, uśmiechniemy się nawzajem. I nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przytulili kogoś, kto jest naszą siostrą, czy naszym bratem i wyrazili to, że tak jest naprawdę. Że to nie są tylko słowa rzucone na wiatr. Dzisiaj, gdy tak przechodziłem obok brata Andrzeja, no nie było okazji, żeby podać dłoni, ale tak dotknąłem tylko ramienia. A Andrzej dotknął też mojej dłoni. Muszę powiedzieć, że bardzo to mile odczytałem, bo to świadczy o tym, że rzeczywiście jesteśmy braćmi. Że jesteśmy Bożą rodziną. Gdy przechodziłem przez korytarz, a stał tam brat Andrzej Puzdrowski, też powiedział kilka miłych, ciepłych słów. A to świadczy o tym, że naprawdę jesteśmy Bożą rodziną, a nie jakimiś obcymi dla siebie ludźmi. To daje nam poczucie tej wartości, wartości Bożej. Kim jesteśmy w oczach Bożych, że jesteśmy Bożą rodziną. Wiele słów padło ze strony dzisiaj młodzieży, nawet dzieci, ale wśród nas są przecież też osoby troszeczkę starsze. Można powiedzieć w jesieni życia. Niektórzy mówią seniorzy. Ja myślę, że tym ludziom też się należy kilka ciepłych słów. Bo przecież też należą do tej wielkiej Bożej rodziny. Gdy ktoś mi mówi, że już jestem starszy, to ja mówię, no nie tak bardzo, gdy się porównam z Enochem. Bo Enoch, gdy urodził mu się syn, miał 64 lata, a gdy był w moim wieku, jego synek dopiero miał 4 latka. A więc tak naprawdę przecież młody jestem, prawda? To nieprawda, że pokazują tylko zmarszczki i nasz wygląd, włosy siwe na głowie, bo liczy się też to, kim się czujemy, kim jesteśmy, a zwłaszcza kim jesteśmy w oczach Bożych. Nie tak dawno byłem na spotkaniu seniorów i muszę powiedzieć, że od tych ludzi, od naszych sióstr, braci, w tej jesieni życia usłyszałem takie słowa, że wiele od nich moglibyśmy się nauczyć. A jaki zapał, to niesamowite. Tak pomyślałem sobie, skąd tyle życia w tych ludziach? I jak wspaniałą pracę wykonują ewangelizacyjną. Gdy wyszliśmy do pracy, jedna z sióstr, Ślązaczka, no po śląsku specjalnie mówiła, gdy odwiedzaliśmy ludziom się tak podobało, że jedna pani to aż klaskała w dłonie i nie chciała nas wypuścić. I nawiązany został naprawdę wspaniały kontakt. Chciałbym też kilka słów powiedzieć na temat tych pierwszych rodzin Bożych w okresie patriarchalnym. Adam, jak wiemy, przeżył ile lat? To prawie każdy adwentysta wie, że przeżył lat 930. Pomyślmy teraz przed chwilę, gdybyśmy tak żyli chociaż te 900 lat,
to ile byśmy pamiętali z historii Polski, prawda? Wszystkich królów polskich, wszystkie wydarzenia, jakie miały w przeszłości miejsce. No ale niestety my nie żyjemy 900 lat, życie nasze lat 70, a gdy sił staje lat 80. Te słowa często czytam, gdy mamy pogrzeby. No ale nie tylko Adam żył długo, bo później Set 912, Enosz 905, Kenan, Mahalel, Jared, Henoch, Metuzalem żył najdłużej, bo żył ile lat? 969. By żył bardzo długo. A wiecie, ile żył ojciec Noego, Lamech? To jest łatwe do zapamiętania, bo to są trzy siódemki. A więc 777 lat. Ale chciałbym też powiedzieć coś, taką ciekawostkę. Gdy Adam umierał, gdy umarł, Lamech miał 52 lata. A więc ojciec Noego bardzo dobrze pamiętał Adama, naszego protoplastę rodzaju ludzkiego. Bo przecież spotykał się z nim, widział go, rozmawiał jeszcze do 52 roku życia. Ciekawe to, prawda? Natomiast Noe, gdy miał 500 lat, nastał potop i w tym czasie zmarł Metuzalem. Ten kilka miesięcy wcześniej, przed potopem. A gdy Noe miał 500 lat, Noe, gdy miał 500 lat, to zrodził trzech synów. Sema, Hama i Jafeta. I to mnie zaciekawiło. Skoro w jednym roku zrodził trzech synów, to chyba były to trojaczki, jak myślicie? Nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, ale być może tak było. I prawdopodobnie tak jest. Noe miał trojaczki. Sema, Hama i Jafeta. A nasz rodzaj, można powiedzieć, nasza biała rasa, wywodzi się od którego z synów Noego? Tak jest, Jafeta. Chciałbym też kilka słów powiedzieć na temat Enocha. O Enochu też mówi Nowy Testament. Czytamy o Enochu w liście do Hebrajczyków. Chciałbym, abyśmy na chwilę otworzyli list do Hebrajczyków i tam 11 rozdział. Mam nową Biblię, to te karteczki niełatwo się obracają jeszcze. 11 rozdział listu do Hebrajczyków. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Enoch, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Podczas lekcji religii katechetka zapytała dzieci, jak myślicie, jak to się stało, że Enoch został zabrany do nieba? Jak myślicie? Jedna z dziewczynek pomyślała, ale odpowiada, no skoro Enoch chodził z Bogiem, to chyba
te spacery z Panem Bogiem stawały się coraz dłuższe. Aż pewnego dnia Enoch doszedł z Panem Bogiem aż do raju. A skoro Enoch doszedł do raju z Panem Bogiem, to Pan Bóg powiedział do niego: no Enochu, skoro już tak daleko zaszedłeś ze mną, no to już nie wracaj, wejdź do raju. Chciałbym przypomnieć, że raj był na ziemi przed potopem, a aniołowie strzegli wrót raju. Każdy człowiek mógł chyba z jakiejś odległości podejść i zobaczyć w pewnej odległości, że tam jest raj. Nie było wtedy wątpliwości. Wszyscy wierzyli, że jest Bóg, że jest raj. Mieli na to namacalne dowody. Ale teraz takie bardzo, bardzo smutne pytanie. Jak to się stało, że gdy nastał potop, do arki ile osób weszło? 8. A jak czytamy o patriarchach, każdy z nich zrodził wiele synów i córek. Co z tymi dziećmi? Przecież to był wielki tłum ludzi. Dlaczego oni nie weszli do arki? Co się stało, że tylko kilka osób, Noe z najbliższą rodziną, wszedł do arki? A co się stało z pozostałymi ludźmi? Co się stało? Co? Niestety zginęli. Gdy czytamy słowa Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza w 24 czy 25, później też rozdziale, że czasy ostateczne podobne będą do czasów Noego. A jakim był świat w czasach Noego? Dobrze wiemy, że świat był zły, a myśli ludzkie były do dna zepsute. To straszne. Takim był świat przedpotopowy. A jakim jest dzisiaj? Gdy słyszę o związkach partnerskich, o nowym modelu rodziny, o tym, że parlamenty nawet zgadzają się na to i jest to powszechnie, coraz bardziej powszechnie akceptowane. Kiedyś, było to w latach 70., jeden z publicystów polskich napisał, że pewien duchowny, nie będę mówił jakiego wyznania, bo nie o to chodzi, żeby krytykować jakiekolwiek wyznanie z tego miejsca, zza pulpitu. Ale podczas nabożeństwa wszystkim oświadczył, że żyje w związku partnerskim, że jest homoseksualistą. I to, co najbardziej mnie zdziwiło, reakcja ludzi, którzy byli na tym nabożeństwie, klaskali w dłonie. Powszechnie to akceptując. To były lata 70. Byłem tym bardzo zaskoczony i zdziwiony. Ale to ogarnia cały świat. To czasy Noego. Czasy Noego, można powiedzieć, powielają się dzisiaj. I ten czas, w którym żyjemy, świadczy o tym, że przyjście Pańskie jest bliskie. A jaki model rodziny dał nam Pan Bóg? Monogamiczny. Jest to model, Boży model rodziny. I dziękuję Bogu za to, że adwentyzm reprezentuje i głosi taki Boży model rodziny. Przyjdzie czas, gdy znajdziemy się na nowej ziemi. Tam osobiście będziemy mogli rozmawiać z Adamem, z Metuzalemem, który żył najdłużej, z Enochem, który żywo został zabrany do nieba, z Eliaszem,
ale co najpiękniejsze, Pana Jezusa ujrzymy twarzą w twarz. W liście do Rzymian w 8 rozdziale czytamy przepiękną obietnicę Bożą. Jest to obietnica właśnie dla ludu Bożego, dla Bożej rodziny. Czytam od wiersza 28 po 30 w 8 rozdziale listu do Rzymian. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim, powtarzam, we wszystkim, ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, którzy przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A tych, których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. I wiersz 31. Cóż wtedy na to powiemy? Cóż na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Właściwie czas mój już zakończył się, ale jeszcze pewną obietnicę z Ewangelii Jana ku pokrzepieniu serc naszych. Jest to 6 rozdział Ewangelii Jana, który zachęca nas do tego, byśmy zawsze byli blisko Jezusa. Bo nasze osobiste powodzenie, szczęście, czy też szczęście rodzin tak bardzo zależy od tego, jak blisko jesteśmy naszego Zbawiciela. A nawet gdyby w naszym życiu komukolwiek potknęła się noga, gdyby coś stało się nie tak, czego może byśmy sobie nie życzyli, zawsze możemy wrócić do Jezusa, przyjść do Niego, a wszystko, co mi daje Ojciec, jak powiedział Zbawiciel, czytam w 6 rozdziale Jana, wiersz 37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Stąpiłem bowiem z nieba nie, aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Czyż nie piękna obietnica? Boża obietnica. A to, co nam pozostaje teraz, to tylko wytrwać. Tak jak napisał też apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków i tymi słowami już zakończę swe wystąpienie. 110 rozdział listu apostoła Pawła do Hebrajczyków. Bo jeszcze tylko mała chwila, wiersz 37. A przyjdzie ten, który ma przyjść, a nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Amen.